Dzień dobry, dzień dobry, świetliki. Kolejny temat, bardzo mocno połączony z poprzednim filmem, o tym, żeby nie przywierać emocjonalnie o tym, że przywieramy emocjonalnie. No i tak wejdźmy trochę w niego głębiej i świadomi. Dzisiaj temat będzie bardzo praktyczny i to jest jeden naprawdę z moich ulubionych tematów taki wyćwiczony przeze mnie w każdym calu. No właśnie. Czy można sobie wywołać świadomie na pstryk pożądany stan emocjonalny? Czyli, czy można na pstryk poczuć to, co chce się poczuć? Odpowiedź brzmi: można. Powiem więcej. My cały czas jesteśmy na pstryk, 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 przesuwani z jednego stanu emocjonalnego do drugiego, do kolejnego. Nawet nie wiemy, kiedy to się dzieje, nawet nie wiemy, kto nam to robi. I teraz chodzi o to, żeby mieć świadomość świadomość jest najważniejsza, że jesteśmy kotwiczeni w danych stanach emocjonalnych. Więc dzisiaj temat o tym, jak zakotwiczyć w sobie dany, pożądany stan emocjonalny i jak go sobie odpalać na pstryk. Dlaczego to jest ważne? Hmm? Po pierwsze, przypominajka. Świat, czyli lustro, odbija nam nasz stan Emocjonalny. Czyli dlatego to jest ważne, kotwiczyć się w pożądanym stanie emocjonalnym, bo jak wiadomo, lustro działa z opóźnieniem. Kucharz musi przygotować to, co my chcemy mieć. My musimy przejść pewną drogę z punktu A do punktu B, i w odpowiednim czasie będziemy mieć, yy, no właśnie, albo to, co chcemy albo to czego nie chcemy, ale zawsze to będzie zgodne z naszym stanem emocjonalnym, czyli stan emocjonalny jest, no jeśli nie najważniejszy, to jednym z bardzo ważnych elementów sięgania po cel i, i życia takim spełnionym życiem. I druga rzecz jest taka, że my przywierając do różnych wydarzeń, przywieramy emocjami czyli podtrzymujemy przywierając do przeszłości podtrzymujemy niepożądane stany emocjonalne i bardzo często nie wiemy że a, można to szybko zmienić eee, już nie mówiąc o tym, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę jak to zrobić że są bardzo proste Narzędzia, żeby wyskoczyć z niepożądanego stanu emocjonalnego. No właśnie. I teraz o czym będzie mowa? Uwaga, mądre słowo to się nazywa warunkowanie asocjacyjne czyli kotwice. Od urodzenia, od samego początku do samego końca. Zakłada, zakładają nam, zakładamy sobie nieświadomie kotwice emocjonalne. No właśnie, to teraz, co to są kotwice? Mm? Kotwica to jest jakiś bodziec, który wywołuje w nas natychmiast stan emocjonalny. I my oczywiście pod wpływem tego stanu emocjonalnego podejmujemy działania. No i teraz, co może być taką kotwicą? Zaraz dam przykłady, żebyście wiedzieli doskonale, bo wy to wszystko znacie, wy to wszystko wiecie. Tylko teraz chodzi o to, żeby to wynieść na poziom świadomy, żeby mieć tego świadomość. Co może być taką kotwicą? Co może być takim bodźcem, który wywoła w nas stan emocjonalny? I jak się to dokładnie dzieje? Bodźcem może być muzyka. Bodźcem może być zapach. Bodźcem może być widok. Bodźcem może być gest, ruch, twój albo czyjś. Bodźcem może być smak, czyli kotwice są mocno związane z naszymi zmysłami. Ze zmysłem wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku. Eee, I teraz, żeby założyć komuś kotwicę, żeby sobie założyć kotwicę, to trzeba powtarzać. Potrzebna jest powtarzalność. I już dam przykład. Eee, ludzie się w sobie zakochują i jak się spotykają, to spędzają czas na tej samej ławeczce. I ta ławeczka staje się kotwicą, ponieważ oni powtarzają te spotkania na tej samej ławeczce, w tym samym miejscu. Na tej ławeczce e, czują odpowiednie emocje, tak? Tam jeszcze się na tej ławeczce coś wydarza, rozmawiają, trzymają się za ręce. Może on ją trzyma za kolano, może się całują, co, cokolwiek tam się wydarza na tej ławeczce i o, i o ile to jest powtarzalne, to staje się kotwicą. I później ona lub on przechodzi obok tejże ławeczki i wystarczy, że popatrzy na tę ławeczkę i odpala mu się stan emocjonalny, związany z tą sytuacją, z tą osobą. Tak działają kotwice. Um, I my mamy mnóstwo tego typu kotwic. Absolutnie mnóstwo, które, które są nam zakładane nieświadomie. Ok? Teraz mam dla Was takie przykłady. Pamiętacie, w szkole, ja pamiętam, to jest moja kotwica, jeszcze echo kotwicy jest. Um, pamiętacie, w szkole, jak Pani wchodziła, otwierała dziennik. I yy, lista yy, yy, była zawsze tak jeszcze na, na takiej zakładce osobnej, i pani tak palcem przejeżdżała, kto pójdzie do, do tablicy i będzie odpytywany. I teraz, za każdym razem, kiedy pani wchodziła na lekcję i robiła ten ruch palcem po tej liście nazwisk, czuliśmy jakiś stan emocjonalny, niepokój, poddenerwowanie, lęk. Najczęściej może frustrację, dajcie Boże ekscytację, tak? I wtedy y, ty już po prostu byłeś w tym stanie. To było ileś set razy powtórzone. No i teraz, jak y, być może oglądasz jakiś film, na którym ktoś przejeżdża palcem po liście obecności w szkole, to może ci się ten stan odpalić, tak? Albo jeżeli w ogóle widzisz dziennik, który pani, pan in, idzie do sali, niesie pod pachą i otwiera go, już ci się może odpalić ten stan emocjonalny. Ciebie już dawno nie ma w tej sytuacji, ciebie to już dawno nie dotyczy, ale kotwicę masz założoną. Słuchajcie, kotwice są wszędzie. Jeżeli lubisz radio i słyszysz dżingiel tego radia, to to jest twoja kotwica bo ona cię wprowadza w stan emocjonalny. Jeżeli nie lubisz tego radia i słyszysz dżingiel tego radia, to również jesteś w ten stan emocjonalny wprowadzany. Tak samo wszelkiego rodzaju czołówki, seriali, informacji, wiadomości. Słuchajcie, dlaczego puszczają piosenkę White Christmas tak wcześnie? Bo to jest Kotwica. Więc już, e, jak, jak, jakby świat y, y, marketingu, reklamy, zakupów, chce cię jak najwcześniej wprowadzić w stan świąteczny, wywołać w tobie emocje, wzbudzić w tobie stan, bo ty pod wpływem tego stanu wykonujesz pewne działania. Czyli już myślisz o świętach, już myślisz o prezentach, już zaczynasz wydawać pieniądze. Dlatego kiedyś było od 15 grudnia, potem od 1 grudnia, a teraz już praktycznie od 1 września. Za chwilę będą nam trąbić White Christmas, tak? Właśnie dlatego, żeby jak najwcześniej wywołać w tobie ten stan. Bo ileś razy ta piosenka, ta piosenka była puszczana w, o tej porze roku, w takich okolicznościach, i skłaniała Cię do określonych działań. Okoliczności skłaniają Cię do określonych działań. Tak samo jak piosenka coraz bliżej święta, Coca-Coli, yy, yy, y, y, tir z napisem Coca-Cola, święty Mikołaj, i wszyscy jesteśmy wprowadzeni w stan emocjonalny, świąteczny, który się wiąże z określonymi działaniami. To są kotwice zakładane nam nieświadomie. Teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem. Tak po prostu funkcjonuje świat. Jesteśmy, nie chcę nikogo obrazić, ale no, jesteśmy zwierzętami, tylko bardzo mocno rozwiniętymi. I możemy być warunkowani odpowiednio. To jest po prostu behawioryzm. Ileś razy powtarzany dzwoneczek uruchamia w nas. I w każdym innym zwierzęciu odpowiednie reakcje, za które był jeszcze dodatkowo nagradzany. Więc kotwice służą do warunkowania swoich stanów emocjonalnych i przez to wywoływania określonych zachowań. I teraz to nie jest nic złego, pod warunkiem, że masz tego świadomość i potrafisz to dla siebie wykorzystać. I to jest sedno. Um, czyli mamy taki wzór. Mamy jakiś bodziec, który przechodzi przez któryś nasz zmysł. Następnie mamy jakąś emocję, która się pojawia pod wpływem, tak tego bodźca. I później my wykonujemy jakieś działanie pod wpływem tej emocji, tego stanu emocjonalnego. Taki mamy wzór. No dobra. No to teraz tak. Pierwsza podstawa rzecz. Ważne, żebyśmy sobie wszyscy zdali sprawę z tego, gdzie my nieświadomie nie chcemy opuścić niepożądanego stanu emocjonalnego i jakby kotwiczymy się w nim coraz głębiej. Tak, jakbyś sobie wyobraziła, wyobraził, że po prostu stajesz na ruchomych piaskach. I coś cię wciąga, i ty nie wiesz, jak z tego wyjść. Nie? Eee, ja to nazywam, że my uwielbiamy, oczywiście robimy to nieświadomie. Teraz chodzi o to, żeby to wynieść na poziom świadomości i przestać to robić, o ile oczywiście o tym zdecydujesz, że chcesz przestać to robić. Jestem przekonana, że jak sobie to uświadomisz, że ci to nie służy, to natychmiast chcesz przestać to robić. Ale oczywiście to ty decydujesz. No więc wracamy do naszej ławeczki i naszych zakochanych. Ja zawsze mówię, że my uwielbiamy się nurzać. Uwielbiamy się nurzać w tym błotku po prostu nieszczęścia. To jest taka borowinka, no, błotko, ale jednak borowinka, nie? Czyli coś mi daje. Mm, I to jest to przyklejenie się do rzeczywistości. Już daję przykład, żeby jaśniej to opowiedzieć. Więc jest ta ławeczka, oni byli zakochani, na tej ławeczce i ona jest kotwicą, tak? Na tej ławeczce czuli właściwe emocje, na tej ławeczce on trzymał nogę na jej kolanie, ona go tam smyrała za uchem, bla, 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 bla. Po czym się rozstali. Mm. No, i teraz co? No, i teraz może być tak, że ona jest przyklejona do przeszłości, albo on jest przyklejony do przeszłości, i codziennie tam przechodzi obok tej ławeczki i wpatruje się w tę ławeczkę, i teraz odpala jej się stan, tylko teraz jest zamiana, <laughs> bo, te, bo tego, co było piękne, już nie ma. I teraz ona zaczyna kotwiczyć inny stan emocjonalny: żalu, rozpaczy. I robi to nieświadomie, ale trochę jakby specjalnie tam łazimy, nie? My kobiety mamy takie. My tak se lubimy trochę <laughs> powspominać, nie? I my tak, tak se porozpamiętywać lubimy, nie? Te ławeczki, nie? no tak, tak. Coś wiem o tym. <laughs> No tak, teraz już jestem bardziej świadoma, ale to chodzi właśnie o to, że my uwielbiamy odpalać te stare kotwice, robimy to nieświadomie, podróżując z tymi samymi drogami, którymi podróżowałam z nim. Słucham tej samej muzyki, którą słuchałam z nim i co się dzieje i kotwiczymy w sobie ten trudny stan emocjonalny. Bo teraz on już przestaje się wiązać z czymś przyjemnym, bo nas już dawno nie ma. Więc ja go teraz zaczynam. Będąc przyklejoną. Ten mój stan emocjonalny się zmienia i kotwica się zmienia. Nie? Um, więc ja zawsze mówię. Jak się chcesz odkotwiczyć, bo teraz jest pytanie, czy ja się mogę odkotwiczyć? No panie, że możesz. <tryk> Tylko trzeba to zrobić świadomie. Czyli ja zawsze mówię, to nie łaś tam, gdzie cię boli. No ale my przecież uwielbiamy, jak nas jeszcze trochę poboli. Bo podobno cierpienie uszlachetnia, to nieprawda. Ale niektórzy w to jeszcze wierzą. Więc my często uwielbiamy łazić tam, gdzie nas boli. Uwielbiamy wspominać. To jest to przyklejenie, o którym mówiłam w poprzednim filmie. Uwielbiamy wspominać. Puszczamy sobie tę mu muzykę, którą z nim tam słuchałam, i tak się klejmy. <laughs> I przywieramy. Tak? I ta muzyka jest naszą kotwicą. Czyli, żebyś się odkotwiczył, to przestań łazić tam, gdzie cię boli. Żebyś nie patrzył na te same miejsca, nie słuchała tej samej muzyki, nie chodziła tymi samymi drogami. Kup sobie inne perfumy. Czasami te kotwice, jak one się wiążą z pewnymi traumatycznymi wydarzeniami, to ludzie się przeprowadzają, zmieniają miejsce zamieszkania, żeby w ogóle się odkotwiczyć. Tak? I znowuż, jeżeli my nie będziemy bodźcowani, czyli nie będę oglądać tego samego i nie będę słuchać tego samego, to wiecie, to, 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 to tak jak nasze zdjęcie nie? w głowie, ono wyblaknie. Um, I to jest jakby pierwszy etap. Czyli, żeby się odkotwiczyć, to, to przestań robić to, co wywoływało w tobie dany niepożądany stan emocjonalny. Przestań się specjalnie kotwiczyć. I to jest tak jak na przykład ludzie są um, alkoholikami, tak? I to jest też. Alkohol jest kotwicą. Mm? Która wywołuje stan emocjonalny, czyli na samą myśl o alkoholu już się jakoś czuję, tak? Sięgam po niego, więc czuję się jeszcze lepiej, mhm. i zaczynam łączyć em, bodziec, zachowanie z danym stanem emocjonalnym, i jestem zakotwiczony coraz bardziej. Na tyle mocno, na ile powtarzam dane zachowanie. Więc tak jak mówię, jak jesteś alkoholikiem, to może nie warto chodzić na przyjęcia, na których wiesz, że będzie alkohol. Czyli to jest naturalnie, jakby unikam tych zachowań i tych miejsc, w których może mi się odpalić kotwica emocjonalna, tak? Mentalna. I wtedy mam dużą szansę wyjść. Tak? Z nałogu. E... No właśnie. Czyli teraz zobaczcie, jedna rzecz to świadomie, aha, co jest moją kotwicą? Czyli co wywołuje we mnie niepożądany stan emocjonalny. Może to jest telewizja. Bo się wkręcasz, bo się nakręcasz. Bo zaczynasz się skupiać na ekranie zewnętrznym, czyli na, że, na rzeczywistości, i to cię odciąga od Twojego wnętrza, od Twojego ekranu wewnętrznego. Sprawdź, może Twój nastrój pikuje w dół, kiedy oglądasz te bzdury, które się dzieją na zewnątrz, tak? Może to ci nie służy, może spotkanie z jakąś osobą, również Twoje emocje zaczynają być z tych niskowibracyjnych. To się przestań z nią spotykać, bo to jest twoja kotwica. Ty ją już widzisz i od razu jest zjazd. Tak? To tak, jak ludzie się rozstają i często na początku nie mogą na siebie patrzeć, tak? Muszą się odkotwiczyć, bo patrząc na siebie, idą w te niskowibracyjne emocje. Czyli sprawdź, co jest Twoją kotwicą? Jaka muzyka? Jaka osoba? Jaki obraz, widok, przedmiot, czyli to, co oczy mogą zobaczyć? Bo kotwice muszą być, przejść przez zmysły. Co Cię wprowadza w niskie wibracje, w niskie stany emocjonalne? I, i teraz pytanie: jeśli możesz tego uniknąć, to unikaj. To unikaj, bo to Ci nie służy. I jak będziesz unikać, to ta kotwica, ja to mówię, że to po prostu no, narząd nieużywany zanika. No więc kotwica też będzie zanikać, tak? bo nie będzie wzmacniana. Więc jak my nie wzmacniamy czegoś, to to staje się słabsze, blednie, aż w końcu znika. Tak? I gdzieś tam być może kiedyś będzie jakieś echo. Ale ono jest tylko echem i w ogóle nie ma już na ciebie żadnego wpływu. Ale jest jeszcze drugi etap tego. Chodzi o to, żebyś świadomie zaczął kotwiczyć w sobie stan pożądany i te emocje, które chcesz czuć. I to można zrobić, i można to robić świadomie. Jak my znamy mechanizm. Czyli pierwsze co to, wycofujemy się z wszystkiego, co nas kotwiczy w niskim stanie emocjonalnym. Ale drugą rzeczą jest, ty musisz jakby nadpisać program, czyli zakotwiczać w sobie emocje wysokowibracyjne. Czyli radość, szczęście, entuzjazm, czyli utrwalać stan. Pożądany stan spełnionego marzenia, osiągniętego celu, właściwego samopoczucia i robić to świadomie. Jak? Przez zmysły. I to dokładnie się robi w ten sposób. Po pierwsze, ty wiesz, co cię najbardziej kotwiczy. Ty to wiesz. Mnie najbardziej kotwiczy zmysł słuchu. Tak mam. Ni to dobrze, ni to źle. A ciebie, co kotwiczy, to sobie sprawdź. To może być zapach, to może być wzrok, to może być smak, a to może być dotyk, tak? To może być jakiś gest, który zrobisz i Twoje oczy widzą ten gest. Ok? I jak to robimy? Bardzo prosto, tylko zrób to proszę ciebie świadomie. Czyli wybierz sobie kotwicę. Teraz już nie, że ktoś ci ją założy nieświadomie, tylko sobie wybierz. Czy to będzie muzyka, czy to będzie zapach, czy to będzie gest? Wybieraj. I jak się to robi? Jeżeli ty poczujesz świadomie albo przypadkowo, ten stan emocjonalny, który chcesz zakotwiczyć, ten wysokowibracyjny, ten pozytywny, spełnionego marzenia, osiągniętego celu, tak? to wtedy zadziałaj na swoje zmysły. Czyli wzmocnij ten stan, zakładając kotwicę. Czyli na przykład powąchaj olejek eteryczny i kotwiczysz stan z zapachem. Załóż muzykę i kotwiczysz dźwięk ze stanem. Popatrz na coś, na piękny obraz, na widok, na długopis, na cokolwiek, i kotwiczysz to, co widzisz, ze stanem emocjonalnym. Zrób jakiś gest. No na przykład i kotwiczysz stan z gestem, mało że gest, to jeszcze jest coś słuchowo, jeszcze jest coś yy, wzrokowo. Albo jak czujesz stan na się soku pomarańczowego, albo zjedz jabłko. I kotwiczysz świadomie smak ze stanem emocjonalnym. Teraz, dwie rzeczy. Im więcej zmysłów angażujesz. Tym wzmacniasz stan, tym, tym ta kotwica jest mocniejsza. Czyli jak ja słucham muzyki, to jeszcze sobie wyobrażam. To znamy, tak? To umiemy, to potrafimy. Czyli to jest moja kotwica. I teraz ta piosenka, ta muzyka, ta melodia łączy mnie z tym stanem emocjonalnym. I natychmiast jeszcze się pojawia obraz. I mam mocną kotwicę. Tak? Może być to połączone. Obraz z gestem. Na przykład, czyli obraz tu, który sobie gdzieś wyświetlam, plus robię jakiś gest. Tak? To może być taki gest, i wychodzę we właściwym stanie emocjonalnym, i to robią absolutnie wszyscy mówcy, wszyscy szkoleniowcy. Wprowadzamy się w stan emocjonalny. Tak, żeby mówić do Was z określonego stanu, bo inaczej by to brzmiało, gdybym ja mówiła ze stanu, że już nie mogę, prawda? Aniżeli ze stanu, z tego stanu ekscytacji, który ty przecież czujesz. Więc im więcej zmysłów zaangażujesz, tym ta kotwica jest mocniejsza, ale jest jeszcze drugi warunek. Ty to musisz powtarzać. Czyli raz nie wystarczy. To jest jak ten dżingiel w telewizji który ci po prostu odpala stan od 15 października, już jesteś w grudniu w świętach, nie? Bo on będzie od 15 października powielany aż do 24 grudnia. I ty tak samo, to nie może być raz zrobione, tylko za każdym razem, kiedy ty świadomie chcesz wejść w dany stan, odpalić sobie slajd docelowy, wiz wizję życia i zrobić wizualizację, Poczuć emocje spełnionego marzenia, osiągniętego celu, ty musisz łączyć to z tym olejkiem zapachowym, z tą muzyką, z tą wizją, z tym przedmiotem, z tym gestem, z tym dotykiem, cokolwiek sobie wymyślisz. I to musi być powtarzalne. I zgadnij, co się stanie za tydzień, dwa, trzy albo po trzech miesiącach. To po trzech miesiącach. To wystarczy, że powąchasz ten olejek i już będziesz w stanie emocjonalnym. Że wystarczy, że tylko usłyszysz muzykę i od razu będziesz w tym stanie emocjonalnym, bo ciało jest zakotwiczone, bo pamięta, bo zmysły pamiętają, bo emocje są połączone z którymś ze zmysłów. I teraz zobacz, co nam to daje. Daje nam to jeszcze to, że jeżeli ktoś, albo coś, albo ty nieświadomie ściągasz się w te rejony niskowibracyjne, to jeżeli jesteś osobą świadomą, jeżeli to wyłapiesz, jeżeli się złapiesz na tym, o kurde, chyba się nurzam i taplam w browince, chociaż to jednak błoto, to możesz się na pstryk wyciągnąć, jeżeli tylko kotwica jest silna. I teraz zobacz, ty się odpięłaś, odpiąłeś się od tych kotwic, które cię wprowadzały w stan niepożądany, czyli unikasz tego, co cię sprowadza w niskie wibracje, w trudne, tak zwane negatywne emocje, i jednocześnie potrafisz na, na, na zawołanie wręcz wyciągnąć się w te rejony wysokowibracyjne. Ale to jest kwestia. Powtarzalności. I niech to będzie dla Ciebie przyjemne, niech to będzie dla Ciebie miłe, niech to będzie dla Ciebie. Yy, ja bym powiedziała, no zrób z tego święto. Tak? Nie ciśniemy na siłę, że teraz ja muszę. Ale poglądaj sobie swoje kotwice. Skorzystaj z tych kotwic, które już masz, i które już cię wprowadzają w dobry stan, bo ty je masz. Tylko trzeba jej świadomie znaleźć i później zacznij z tym świadomie pracować. Czyli zakotwiczamy tak, żeby tylko na ten gest. Ja już mam ciało w stanie entuzjazmu, bo emocje są w ciele, czyli mogę wykonywać te działania, bo to ciało i emocje pchają mnie do działania, mogę wykonać. Pożądane działanie. Czyli, jeżeli mi się nie chce, mogę sobie odpalić kotwicę i jestem w stanie, pod warunkiem, tak, że ja to zrobiłam świadomie i ten gest odpala mi dane emocje, które chcę poczuć moją motywację, mój entuzjazm. Ee, czy zakładając sobie dwa razy dziennie, trzy razy dziennie, kiedy chcę? Dwie minuty mojej muzyki mogę się przenieść tam, gdzie moje marzenie już jest spełnione, tam, gdzie mam już cel osiągnięty, mogę to oświetlić, tak? Latarką uwagi i emocjami. Mija dwie minuty, gaszę latarkę, idę w życie, gotuję obiad, przyprowadzam dziecko z przedszkola, wyprowadzam psa i się dzieje. I dzięki temu trzymam stan. Utrzymuje stan. Za każdym razem, kiedy czuję, że mi, że pikuje w dół, pyk, podnoszę się, bo mam kotwicę. Także poszukajcie swoich kotwic. Yy, bardzo jestem ciekawa. Yy, dajcie znać w komentarzach, yy, albo nawet na brief, jak macie ochotę, yy, jakie są Wasze kotwice. I po prostu pracujcie z tym świadomie, bo to jest nic innego, tylko nauka, to jest po prostu behawioryzm. Który bardzo będzie nas wspierał i pomagał właśnie w osiąganiu celu, spełnianiu marzeń i, i, i w życiu takim, no, życiem spełnionym. Dobrze, no to, to taki temat dzisiaj. Za wszystkie lajki, za wszystko, co chcecie mi wysłać, przesłać, bardzo serdecznie dziękuję. Ściskam, pozdrawiam. No, szykuję kolejne filmy. Papa! Pa.